Państwo, jestem w Białej Podlaskiej na Alei Jana Pawła II. To budynek, który jeszcze kilka dni temu był w miarę cały. Sidorska 169, z tego co mi się wydaje i pamiętam. Krótka historia tego obiektu. No ja przynajmniej pamiętam go jako sklep PSS-u jeszcze dawno, dawno temu przy ulicy Dębowej. Natomiast później hurtownia słodyczy Jaga, no i w tym momencie z racji tego, że koliduje z rozbudowywaną aleją Jana Pawła II, doczekał się rozbiórki. Kiosk z tanią odzieżą jest do sprzedania, więc jeśli ktoś z Państwa ma ochotę, potrzebuje tego typu obiektu gdzieś tam na podwórku bądź do firmy jako na przykład sieciówkę, to na drzwiach wejściowych do taniej odzieży jest telefon, numer telefonu, można się skontaktować i być może pomożecie również swoim zakupem, aby ten cały teren doprowadzić do porządku, żeby miał nowy zupełnie wygląd, pozbyć się rzeczy, które są być może, obiektów, które są być może tutaj niepotrzebne, na pewno jak te dwa. Dlaczego rozbieramy ten budynek? No pracę wykonuje Tredrom Biała Podlaska, rozbudowywana ulica Sidorska, a to dlatego, że tak jak Państwo widzą, tutaj i tak ten chodnik był wąski przy samym narożniku budynku, natomiast zdecydowanie ten chodnik jeszcze się rozszerzy, powiększy i będzie poprowadzony nawet w tym momencie na tej szerokości, czyli gdzieś w tym miejscu. Tak wygląda obiekt w tym momencie. Prace trwają. Kilka dni prawdopodobnie poczekamy, aby ten obiekt został rozebrany. Trwa rozbiórka. No i to wszystko właśnie po to, aby rozszerzyć skrzyżowanie, które jest typu rondo i rondo turbinowe, chodnik, ścieżka rowerowa i to wszystko właśnie, drodzy Państwo, tutaj przy skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II i Sidorskiej. Przypominam, Sidorską ruch puszczony już wschód-zachód, ten kierunek, natomiast zamknięta jest Jana Pawła. Podjeżdżając tutaj zauważyłem, że część osób nie stosuje się do znaków drogowych, być może jedzie na pamięć, a być może po prostu chwilowo się zagapi. No i tutaj niestety czeka, drodzy Państwo, nawrotka. Tym bardziej, że dosłownie 100 metrów stąd teren zamknięty, kolejna już słynna ewakuacja, kolejne niewybuchy. Drodzy Państwo, ja coś Państwu powiem. Mi się wydaje, że te niewybuchy będziemy jeszcze znajdować tutaj w tym rejonie miasta przez kolejne 100 lat. Tak może być. No i te ewakuacje jeszcze nas czekają. Tym bardziej, że jak Państwo widzą, ten teren mocno zostaje poddany przebudowie, rozbudowie i nadbudowie osiedla, między innymi KTM Twarowski, ale również na lotnisku osiedle wojskowe, gdzie powstają bloki. No i nie mówiąc już właśnie o Jana Pawła, Kościuszki i Sidorska, Sidorskiej, które się przebudowują, remontują i również będą miały zupełnie inny wygląd, jakość poruszania się po tych ulicach komunikacji i transportu. Piątek, godziny przedpołudniowe. Lekko się spóźniłem. Miałem nadzieję, że trafię jak będą wbijane, czy ekipy będą dopiero co wchodziły, ale trudno. Jesteśmy i tak to wygląda w tym momencie. Jeśli sięgniecie pamięcią wstecz i przypomnijcie sobie historię tego miejsca, tego budynku, ale wydaje mi się, że pobudowany został właśnie jako sklep spożywczy bialskiego PSS-u. Później oczywiście sprzedany, przez kilka lat nie funkcjonował, a później kupiony przez firmę Jaga i zamieniony na hurtownię słodyczy. Ale być może ktoś pamięta inne jeszcze czasy tego obiektu czy tego miejsca. Być może macie stare zdjęcia gdzieś tam wykonane nawet już jeszcze z lat 80., 70. czy 90., kiedy obiekt funkcjonował jako sklep PSS-u. To chętnie myślę, że nawet i nagrodzimy osoby, które
pomogą nam w cofnięciu się w czasie w tym miejscu. Jak za dawnych lat. Także przypominam, ulica Jana Pawła II, aleja w sumie zamknięta. O, tam ponownie udzielane informacje osobom, które wjechały. Natomiast zamknięta Jana Pawła II na odcinku od Wyszyńskiego Parkowej do Sidorskiej. Natomiast Sidorska otwarta. Śmiało Sidorską możecie jechać. Już nawet po fragmencie nowego ronda turbinowego, czyli części południowej. Biała Podlaska, Mariusz Maksymiuk, Radio Biper, Biała Podlaska. Dziękujemy i zapraszamy do śledzenia naszych relacji. Pozdrawiamy.